Mroźne środowe popołudnie czeka nas dzisiaj w Sosnowcu. 15. kolejka zmagań rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Zagłębie Sosnowiec kontra Puszcza Niepołomice. Trzeba tutaj jakieś trzęsienie ziemi wywołać na Stadionie Ludowym, aby te wszystkie nasze demony gdzieś tam odleciały daleko. No siedzą w nas ogromne emocje, jak przed każdym spotkaniem ligowym. No i liczymy na to, że wreszcie uda się wygrać kolejny jakiś mecz ligowy. Tejra, dobra piłka do środka, jest teraz Karbowy. Nowak! Ajajaj! No i broni Gabriel Kobylak. Była szansa dla Zagłębia. Kilka zdań w kierunku szkoleniowca. Bramka! Jest bramka dla Zagłębia w końcu! Kto strzelce gola? João Oliveira, dobrze myślę, tak jest! João Oliveira w końcu zadziałało skrzydło. Kapitalnie zagrał Ryndak piętką do Małeckiego, który dośrodkowuje celnie na głowę. Wybicie i faulowany moim zdaniem tutaj Gonzalo Gregorio. Ale jeszcze Małecki! Nie, nie było spalonego! Czy będzie 2-0? Małecki! I Zagłębie zabrało od Puszcza Niepołomice! 2-0! Gwóźdź teraz do trumny Puszczy Niepołomice w wykonaniu Zagłębia. Bramkę zdobywa Patryk Małecki, ależ radość naszego zespołu. Dobrze zagrana piłka do Patryka. Patryk przyjął lekarne. Ja też byłem przekonany. Uderzenie prawą nogą na dalszy słupek. Pokonany Kobylak. I prowadzimy w tym meczu 2-0 i tego meczu na pewno nie przegramy. Na pewno nie, na pewno nie. Dobrze to wygląda. W końcu te akcje zaczęły, no, zaczęły się kończyć golami. Tak jest, panowie. Brawo, Rindy. Brawo. First time did you play in this temperature? My friends, so cold. I can feel my hands.